Craven Cottage. Our theatre. Our home. Cześć, witam wszystkich, ja jestem Alessandro, a to kolejne spotkanie z Football Managerem 2016 i karierą Fulham. Moi drodzy, mamy już 10 listopada 2018 roku, wielkimi krokami zbliża się zimowe okno transferowe, natomiast jeżeli chodzi o naszą sytuację w lidze, no to wygląda ona całkiem dobrze. Zerknijmy sobie może oczywiście na początek, jeszcze zanim przejdziemy do tego, co działo się pomiędzy odcinkami, z racji tego, że zakończył się miesiąc październik, oczywiście tutaj zostały tutaj rozstrzygnięte różnego rodzaju plebiscyt na piłkarza miesiąca, menedżera miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o piłkarza miesiąca, no to żaden z naszych zawodników nie został tutaj szczególnie wyróżniony. Pablo Hernandez z Middlesbrough został zawodnikiem miesiąca, natomiast jeżeli chodzi o młodego piłkarza miesiąca, no to tutaj trzecie miejsce zajął nasz Aleix García. Rzeczywiście znakomita postawa Hiszpana w miesiącu październiku. 5 meczów, 2 bramki, średnia 7,78, tak więc tutaj zasłużył na szczególne wyróżnienie gracz wypożyczony z Manchesteru City. Natomiast jeżeli chodzi o menedżera miesiąca października, on tutaj nieskromnie powiem, że to mi udało się zdobyć ten tytuł. Tutaj rozegrałem 5 spotkań jako menedżer Fulham, 80% zwycięstw tutaj tych punktów menedżerskich, otrzymałem 240, zatem no można powiedzieć, że ex aequo z Nigelem Clowem z zespołu Burnley zdobywaliśmy właśnie ten tytuł. Dlaczego to akurat ja zdobyłem pierwsze miejsce, a nie tutaj 52-letni Anglik, naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć. Teraz natomiast przechodzimy właśnie do tego, co działo się i w poprzednim odcinku, i właśnie również pomiędzy nimi, tak więc ostatnio widzieliśmy się na derbach z zachodniego Londynu, z Queen's Park Rangers wygraliśmy 2-0 po trafieniach właśnie Garcia i Maxwella Cornie, następnie 3-0 pokonaliśmy Brentford po dwóch trafieniach Aleixa Pritcharda oraz golu Bakarego Sako, później niestety porażka z Reading 2-3, tutaj już w 19 minucie Paul Downing wyleciał z powodu dwóch żółtych kartek. Zagraliśmy katastrofalnie w defensywie w tamtym spotkaniu, no i niestety na Madejski Stadium ponieśliśmy porażkę. Później poza odcinkiem rozegrałem sobie mecz z Millwall, gładko wygrany 4-0. Po 2 gole zdobyli i Guillermo, i Albert Adoma jeszcze w 84 minucie z powodu dwóch żółtych kartek. Boisko musiał przez wcześniej opuścić Paweł Hrabina. No ale jednak i spokojnie i tak dowieźliśmy ten rezultat do samego końca. Później mecz czwartej rundy Capital One Cup z Tottenhamem, no i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu już w pierwszych sekundach po kapitalnej akcji zdobyliśmy bramkę autorstwa Adriana Mbarby. No niestety bardzo szybko wyrównał Christian Eriksen, no i niestety tutaj dało znać o sobie różnica klas obu zespołów. No przypominam, że oczywiście Tottenham to jest mistrz Anglii z poprzedniego sezonu, no i tutaj w 74 minucie i 84 zadały nam jeszcze dwa ciosy popularne koguty, no i niestety ponieśliśmy porażkę na White, która wyeliminowała nas z Capital One Cup. No jednak muszę powiedzieć, że czwarta runda to naprawdę był dobry rezultat, zwłaszcza że nasz zarząd tutaj oczekiwał od nas awansu do trzeciej rundy, tak więc w tym sezonie spisaliśmy się powyżej oczekiwań, co na pewno jest powodem do zadowolenia. Później rozegraliśmy niesamowity, szalony mecz na stadionie American Express Community Stadium w Brighton. Tam wygraliśmy 5-4, a przegrywaliśmy 0-3. Tutaj ciosy zadali nam John Pask, Alejandro Alfaro i Danny Ward. No i nasza sytuacja była beznadziejna, no ale później zaczęliśmy odrabiać straty. Najpierw Mbarba, później znowu Hiszpan, później Albert Adoma. Zrobiło się 3-3, później na 4-3 dla gospodarzy podwyższył Alfaro, no ale później niezawodny rezerwowy Maxwell Cornie dał nam prowadzenie, no i dał nam remis, natomiast rywali pogrążył w 86 minucie w zamieszaniu podbramkowym Paweł Hrabina, no i tym oto golem zapewniliśmy sobie triumf w tym spotkaniu. Później pojechaliśmy na St. Andrews do Birmingham, no i niestety przegraliśmy 1-2, tutaj dwa trafienia Ibrahimy Ture, zwłaszcza to drugie piękne z przewrotki, może ja wam je zaprezentuję, może zamiast po prostu tutaj mówić, no to po prostu na własne oczy przekonać się, jak piękną bramkę zdobył tutaj doświadczony Ibrahima Touré, no, który naprawdę tutaj strzelił nam pięknego gola, które rzadko, muszę przyznać, ogląda się w FM-ie. Takie gole naprawdę warto nawet gdzieś pokazać na jakiejś stronie poświęconej FM-owi, no bo naprawdę to był gol przecudnej urody. Spójrzmy, dośrodkowanie, strzał przewrotką, kapitalny Ibrahima Touré. No i niestety to był gol na 2-0, na zasadzie było tylko na jedno trafienie autorstwa Maxwella Cornie właśnie, który ostatnio jest naprawdę w wysokiej formie. Młody Francuz ostatnio notuje sporo bramek. No i tutaj
ten gol, który strzelił zespołowi Birmingham, był tylko golem, kontaktowym. Dzisiaj natomiast zagramy 3 spotkania z Wigan Athletic. Bardzo ważne spotkanie z Ipswich na wyjeździe na Portman Road. No i później u siebie zagramy z Burnley, zwłaszcza te 2 ostatnie spotkania będą dla nas bardzo istotne, ponieważ gramy z liderem i z 3 zespołem aktualnie ligowej tabeli. My jesteśmy właśnie pomiędzy tymi 2 drużynami, jesteśmy na miejscu 2. Mamy na koncie 34 zgromadzone punkty, tylko zaledwie 1 oczko tracimy do zespołu Ipswich Town. Na 3 miejscu jest właśnie Burnley, który ma do nas już 5 punktów straty. W strefie barażowej są jeszcze Reading, Blackburn oraz Derby County, natomiast w strefie spadkowej Walsall, Sunderland i Brentford. No i oczywiście te 3 zespoły w tym momencie no jak najbardziej zagrożone spadkiem. Również niewesoła sytuacja naszego przeciwnika z najbliższego meczu, czyli Wigan Athletic, również tutaj Sheffield i Millwall oraz Sheffield Wednesday. Myślę, że mają prawo obawiać się spadku w tym sezonie. Jeżeli chodzi o statystyki indywidualne, no to 2 naszych zawodników przewodzi w tych statystykach. Ex aequo z Ibrahimą Touré właśnie, na razie liderem klasyfikacji strzelców jest Guillermo Hiszpan. No naprawdę gra w tym sezonie bardzo dobrze, mimo że atrybuty nie ma jakieś się piorunujące, no to rzeczywiście były zawodnik Atletico Bilbao jest naszym najlepszym strzelcem w lidze, ma na koncie 13 strzelonych goli, natomiast Bakary Sako, którego również pozyskałem sobie przed tym sezonem ze Stoke City, nie tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, z Crystal Palace, za tą pomyłkę was przepraszam, właśnie ze Stoke City przyszedł do nas za marne grosze, to było 120 tysięcy funtów zaledwie ten doświadczony 30-letni Malijczyk, no i rzeczywiście w tym sezonie spisuje się znakomicie, ma na koncie aż 8 asyst, tak więc naprawdę wielkie brawa dla tego zawodnika, mam nadzieję, że uda mu się do końca sezonu utrzymać znakomitą formę. Również jeżeli chodzi o zawodników z najwyższą średnią mocą, no to Tom Kearney również tutaj jest w czołówce, a tutaj konkretnie na 2 miejscu ma średnią moc 7,71, tak więc również kolejny z naszych zawodników, no który tutaj w tych indywidualnych statystykach przewodzi. Zatem teraz ustalimy sobie skład, w zasadzie ja już sobie to zrobiłem na spotkanie z zespołem Wigan Athletic, którym bez wątpienia będziemy faworytem. Zerknijmy może tutaj sobie na ustawienie, w ogóle nie wiem co dzieje się z tymi tutaj pozycjami, o właśnie czasem ta skórka powoduje różnego rodzaju bugi, mniejsze lub większe, czasem po prostu znika ten napis kontynuuj czy zapowiedź, czasami znikają właśnie te pozycje, ale już jest wszystko ok. Zatem w bramce Martin Skettelenburg, ponieważ jeszcze Dani Sotresz powraca do zdrowia, jeszcze tutaj będziemy na razie go trzymali poza kadrą meczową, jeszcze na to najbliższe spotkanie, tak więc doświadczony Holender dzisiaj stanie w bramce Fulham, już 36 lat na koncie byłego bramkarza Ajaxu i Romy. Zatem tutaj w linii defensywnej Estrada, Stierman, Carter Vickers oraz Team Ram, druga linia to Tom Kearney i Alexander Tetej, skrzydłowi Mbarba wobec oczywiście kontuzji Alexa Pritcharda, Alex Pritchard, który już wkrótce powróci do treningu w 1-6 dni, jeszcze będzie pauzował wychowanek Tottenhamu, który może się pochwalić w tym sezonie najwyższą średnią ocen w lidze, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Natomiast tutaj wciąż kontuzjowany jest Rony Lopez, tutaj jeszcze Portugalczyk, 4-7 tygodni będzie pauzował. No wielka szkoda, ponieważ wiązałem duże nadzieje z tym zawodnikiem, no ale może on jeszcze powróci do wielkiej formy. Mam oczywiście taką nadzieję. Tutaj został sprowadzony jako taki, w zamyśle taki lider naszego zespołu, no ale Aleš Garcia, którego zastępuje od dłuższego czasu, również może tutaj zbierać pochwały, również spisuje się bardzo dobrze. On właśnie odegra dzisiaj rolę ofensywnego środkowego pomocnika, na skrzydłach właśnie rzeczony Mbarba oraz Sako, no i w ataku Guillermo. Tutaj nic za bardzo nie zmienia się, jeżeli chodzi o pierwszy skład, to są ci zawodnicy, którzy albo są w szczycie formy, jeżeli chodzi o kondycję, ponieważ taki Paweł Hrabina, czy taki Sean Murray, czy Maxwell Cornier, no oni oczywiście kondycję mają słabą, zatem ten mecz na pewno rozpoczną na ławce rezerwowych. No to oczywiście, to jest w zasadzie moja wyjściowa jednastka, oczywiście nie licząc właśnie Pawła Hrabiny, który tutaj zazwyczaj grywa w miejsce Teteja, no i również tutaj czasami właśnie Russell Martin również występuje w pierwszym składzie, no ale dzisiaj postanowiłem doświadczonego Szkota jednak posadzić na ławce rezerwowych. Gramy sobie kontry atakiem, oczywiście gramy również, ćwiczymy sobie grę w ataku przed tym meczem, no i już przechodzimy do tego spotkania, to jest oczywiście 17 kolejka Skybet Championship, no i mam nadzieję, że dzisiaj uda się gładko wygrać to spotkanie i osiągnąć tutaj
nawet pozycję lidera w razie potknięcia, oczywiście Ipswich przed bezpośrednim starciem z zespołem Portman Road, możemy tutaj objąć prowadzenie w ligowej tabeli. No, gdyby tutaj udało się wyprzedzić Ipswich, które gra swoje spotkanie z Millwall, natomiast no, w następnym meczu urwać punkty, czy nawet wygrać z Ipswich, no to byłoby naprawdę fantastyczna dla nas sytuacja. Zatem teraz przechodzimy do instrukcji dotyczących rywali. Oczywiście prosimy o poradę doświadczonego Olana Kirby-Schleya, przypominam, były menedżer m.in. Charltonu Athletic, kiedy ten zespół jeszcze występował w Premier League, właśnie był prowadzony przez tego doświadczonego szkoleniowca. Teraz jeszcze, o, mamy tutaj do wyboru opcję, że wielu z Was zależy na rewanżu, zatem świadczy to o tym, że ostatni mecz z Wigan Athletic Fulham, oczywiście jeszcze nie za mojej kadencji, przegrało, zatem tutaj na pewno zawodnicy będą pałali żądzą rewanżu. Jeszcze zmotywujemy naszego napastnika Guillermo, który jest zadowolony, no i rozpoczynamy starcie na Craven Cottage. Oczywiście jeszcze przypominam, w tym sezonie nie przegraliśmy na własnym stadionie, no i bardzo szybko rozpoczynamy. Aleś Garcia, ależ piorunujący początek, druga minuta, no i Hiszpan kapitalnym strzałem daje nam bardzo szybkie prowadzenie 1-0. Pięknie to wykończył utalentowany ofensywny pomocnik Manchesteru City. No i w takich okolicznościach objęliśmy prowadzenie, no ale jak widzieliście przed momentem w prawym górnym rogu ekranu również Ipswich szybko objęło prowadzenie, no ale już Millwall w 13 minucie wyrównało, no i na ten moment jesteśmy wirtualnym liderem ligowej tabeli. 25 minut za nami, zatem warto tutaj jakieś tutaj rozmowy przy linii przeprowadzić z zespołem, może zachęćmy na początek naszych zawodników. No naprawdę poza tą jedną akcją nic ciekawego na razie nie pokazujemy. No i uwaga, bo akcja gości jest O'Sullivan, Drailer, jeszcze do Winkinsa, Winks tutaj próbuje dośrodkować, jest Cameron Jerome, no ale na szczęście Jason Cummings na spalonym, no i nawet gdyby piłka do siatki wpadła, no to nie mogłaby zostać uznana, no i niestety jeszcze kontuzja Aleixa Garcia, no tutaj naprawdę każdy piłkarz mógłby dostać kontuzji, ale nie Hiszpan. No jeszcze skręcenie stawu skokowego, to będzie świadczyło o tym, że prawdopodobnie długo będzie pauzował tutaj nasz ofensywny środkowy pomocnik. No, cóż, niestety moi drodzy, musimy się z tym pogodzić. Maxwell Cornie w jego miejsce na plac gry jako ofensywny środkowy pomocnik. No tutaj znowu będę chyba musiał grać Rossem McCormackiem albo właśnie Cornie na tej pozycji, ponieważ no niestety Irony Lopez jest kontuzjowany, no i niestety chyba również Hiszpan Aleix Garcia niebawem do niego dołączy. Uwaga, teraz mamy okazję gości. Jest Winks, teraz na skrzydło do Fergusona. Ferguson tutaj próbuje. Jest jeszcze Estrada, świetny odbiór doświadczonego Hiszpana. Stierman, jest Kearney, Alexander Tetej. Tutaj spokojnie rozgrywamy piłkę. Piłka na prawo do Embarby, ten do środka, do Cornie, piękne odegranie piętą Francuza, jeszcze Estrada, ładnie teraz to zapowiada się ta akcja, Estrada, były piłkarz Sociedadu, do Embarby, jeszcze dośrodkowanie Guillermo, ależ to była okazja, no ale dobra interwencja O'Donnella tutaj uchroniła zespół Wigan przed stratą drugiego gola, no było naprawdę groźnie, piękna ta akcja koronkowa. Tutaj wymieniliśmy naprawdę mnóstwo podań, no ale niestety to nie zakończyło się strzeleniem bramki. Zatem do przerwy prowadzimy 1-0 po trafieniu Aleixa Garcia, którego niestety już na placu gry nie oglądamy. No i tutaj oczywiście mówimy przerwę naszym zawodnikom, żeby się nie dokoncentrowali przed drugą połową. Może zagramy sobie tutaj... Dobra, gramy kontrolą, ok. Gdzieś to zmieniłem, po prostu nie zauważyłem. Dobra, zatem rozpoczynamy drugie 45 minut i mamy oczywiście gorące nadzieje na to, że uda się w drugiej połowie również tutaj jeszcze coś dołożyć do tego naszego dorobku bramkowego. Cornie, jest Guillermo, dobre podanie. Teraz Estrada jest na prawej stronie defensywy, no ale tutaj gra zatrzymała nam tę akcję. No i czekamy na kolejną. Jak widzicie, Team Ram, dosyć słaby występ dzisiaj Amerykanina. Tutaj ocena 6,6 to nie jest tutaj szczyt marzeń na pewno zawodnika, który w zeszłym sezonie wygrał Puchar CONCACAF z reprezentacją właśnie popularnych Yankeesów. No i teraz spójrzmy, jeszcze jakieś zmiany chyba musimy sobie tutaj poczynić, ponieważ no Guillermo gra nam bardzo słabo. Tutaj niestety nie mamy na boisku już żadnego napastnika, tak więc jakie zmiany ewentualnie możemy zrobić? Może Sean Murray pojawi się w miejsce Guillermo. Murray, czy on może grać na ofensywnej środkowej pomocy? Może jak najbardziej, zatem taką rolę mu tutaj przydzielimy. Sean Murray no ma niestety tylko jedną gwiazdkę na tej pozycji, no ale cóż, musimy tutaj
z racji niemożności już wprowadzania zawodników typowo grających na tej roli, no musimy sobie tutaj już dawać tych piłkarzy tutaj z konieczności na ofensywną pomoc. Zatem Sean Murray dzisiaj będzie piłkarzem, który będzie grał tuż za Maxwellem Cornier, który został przeze mnie przesunięty na pozycję napastnika. Uwaga, teraz James, spokojnie tutaj nasi zawodnicy przejęli piłkę, no ale to zagranie Mbarby niedokładne, jest Ferguson. Ferguson tutaj jeszcze do tyłu, do McKenna, McCain Gordon, jest zagranie do przodu, tutaj do Cummingsa, no ale żaden z naszych zawodników nie poszedł za tą piłką, jest tutaj Ferguson na skrzydle, spokojnie, Stierman, Martens Kettenburg, dalekie wybicie w kierunku Maxwella, Cornier, Alexander Tete, Kearney, jest tutaj Mamadou Sakho, teraz Sakho do Tima Rema, ten spokojnie, do Teteja, Kearney, ładne zagranie na prawą stronę, Mbarba, czy to będzie dośrodkowanie? Barba! No i to jest gol samobójczy, żeby tutaj Pierce był autorem tego gola. Tak jest, dośrodkowanie Hiszpana ląduje w siatce po dotknięciu piłki przez obrońcę tutaj zespołu gości, tak więc mamy 2-0, tutaj już spokojne prowadzenie, jeszcze Cummings, jeszcze nie odpuszczają rywale, ale świetnie Stierman, jest Maxwell Cornier, niestety niedokładne dopadanie do Francuza, tutaj jest Tekelenburg, bardzo dobre wyjście, bez błędu, doświadczony holenderski goalkeeper, rusza Tetej, jest coraz bliżej Holender, przepraszam, Norweg oczywiście, jest tutaj podanie do Mbarby, ten do Cornier, ależ fantastycznie wykończył to Francuz, 3-0, 68 minuta, a dla młodego, wypożyczonego z Olympique Lyon Maxwella Cornier, to jest 8 gol w tym sezonie w barwach zespołu Fulham. Natomiast Adriana Mbarby to jest już druga asysta w tym meczu, no tutaj wraca nam powoli na bohatera tego meczu, hiszpański skrzydłowy, który tutaj świetnie zastępuje kontuzjowanego Pritcharda. Teraz Sakho, dośrodkowanie, Cornier strzela, no ale oczywiście tak delikatny strzał 21-letniego napastnika, no nie mógł zrobić krzywdy bramkarzowi gości O'Donnellowi. Teraz Carter Vickers dobrze tutaj zatrzymywał rywala, no ale jeszcze Greig, jeszcze zespół gości kontynuuje swoją akcję. McKenny, ładne rozegranie piłki na skrzydło do O'Sullivana, ten do środka, no i jest gol autorstwa Willa Greiga, gol na 1-3 w 73 minucie, pokonany po raz pierwszy w tym meczu jest Martens Kettenburg, no i znów piłka przenosi się pod bramkę rywali, ależ teraz fatalny błąd O'Donnella, no cóż teraz zrobił goalkeeper naszych przeciwników, no i wykorzystał to z zimną krwią Mamadou Sakho, mamy zatem przepraszam, Bakary Sakho, a nie Mamadou, nie wiem dlaczego mi się pomyliło imię, w każdym razie mamy 3-0 po właśnie strzale naszego lewoskrzydłowego, no i jeszcze jedna zmiana, którą sobie tutaj dokonamy, Adrian Mbarba opuści plac gry, w jego miejsce na boisku pojawi się Albert Adoma, tutaj rzeczywiście Mbarba rozegrał znakomite zawody dzisiaj, no tutaj wielka pochwała, najprawdopodobniej również tytuł piłkarza meczu przypadnie tutaj byłemu skrzydłowemu Rayo Vallecano, zatem już mamy komplet zmian wykorzystanych, no i w zasadzie już w żaden sposób nie musimy naszych zawodników tutaj motywować, ponieważ no oni tutaj zmotywowali się sami tym fantastycznym rezultatem. Uwaga, jednak jeszcze ruszają rywale, Ferguson, piłka w pole karne, no i Greig jeszcze jednego gola zdobył tutaj, no była aż czwórka naszych zawodników przy snajperze Wigan, no ale żaden z nich nie potrafił zatrzymać tutaj przeciwnika, no i niestety traciliśmy kolejnego gola, jeszcze Sakho, jeszcze piłka ląduje w polu karnym, po raz trzeci Adoma, to jest 5-2, ależ kapitalne podanie, świetnie wykończone przez Alberta Adoma, natomiast dla Tima Rema to jest druga asysta, no i tutaj oczywiście mówiłem, że ten zawodnik ma słabą ocenę, a wyjdzie na to, że chyba pod koniec meczu będzie miał najlepszą tutaj ocenę spośród wszystkich naszych defensorów. Ostatni gwizdek na Craven Cottage, bardzo pewne 5-2, no byliśmy faworytem i nie zawiedliśmy tutaj w meczu z Wigan, zgarnęliśmy bardzo pewne 3 punkty, spójrzmy jak wielką przewagę mieliśmy tutaj w strzałach, no bez wątpienia zasłużyliśmy sobie na to zwycięstwo, a w dodatku tutaj Ipswich stracił punkty z Millwall, zatem w 17 kolejce po raz kolejny już w tym sezonie wyszliśmy na pierwsze miejsce w ligowej tabeli, zatem naprawdę ta 17 seria spotkań była dla nas niezwykle, niezwykle udana. Teraz natomiast dowiemy się, jak długa kontuzja tutaj czeka Aleixa Garcia. Wow, 4-5 tygodni, no niestety dosyć dużo, no ale stęcenie stawu skokowego to nie jest oczywiście drobny uraz, to musiało się niestety tak skończyć, jeszcze konferencja prasowa po tym meczu. 3 sobie tutaj ogarniemy, zagraliśmy bardzo dobry mecz i cieszę się, że mogę to powiedzieć. No i cóż, tutaj jeszcze płacimy Tottenhamowi 25% kwoty z transferu.
Aha, również tutaj my otrzymaliśmy, ponieważ właśnie ten zawodnik Fridrix, on był chyba byłym, on jest chyba byłym zawodnikiem Fulham, tak jest, on tutaj przyszedł do Cardiff City za 1 000 000 funtów, no i tutaj również otrzymaliśmy jakiś profit jeszcze ze sprzedaży tego zawodnika do, po rozegraniu przez niego 45 meczów, no i tutaj jeszcze Cardiff City wypłaciło nam 190 tysięcy funtów, zatem kolejne tutaj, kolejna gotówka na nasze konto. No i tak jak już mówiłem, Adrian Mbarba został tutaj uznany za zawodnika meczu. 2 asysty, no rzeczywiście tutaj znakomicie zastępuje w ostatnim czasie Alexa Pritcharda. Hiszpan, spójrzmy, no kilka występów naprawdę miał znakomitych. Również ten w meczu z Brighton, gdzie zdobył 2 bramki, również zdobył gola w meczu z Tottenhamem, tak więc naprawdę Adrian Mbarba, no tutaj... Kto wie, może nawet powalczy o prawo gry w pierwszym składzie właśnie z powracającym do zdrowia powolutku Alexem Pritchardem. Zatem, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie przeciwko Wigan Athletic. To była taka przystawka teraz, natomiast no w zasadzie można powiedzieć danie główne i bardzo obfity deser, czyli Ipswich Town na wyjeździe i Burnley u siebie. Zapraszam teraz Was na spotkanie na Portman Road. Zatem, moi drodzy, po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji powracamy do rozgrywek Skybet Championship. No i dzisiaj spotkanie na absolutnym szczycie. Gramy z wiceliderem ligowej tabeli, do niedawna jeszcze liderem, czyli Ipswich Town na wyjeździe. To jest bardzo, ale to bardzo ważne dla nas spotkanie. Ja mam oczywiście nadzieję, że dzisiaj uda się przedłużyć tutaj to, miejmy nadzieję, pasmo zwycięstw, które rozpoczęliśmy meczem z Wigan i będziemy wygrywać kolejne spotkania. Zatem przed nami mecz z Ipswich, ustalmy sobie może oczywiście skład na ten mecz. No niestety Aleix Garcia tutaj będzie musiał jeszcze długo pauzować, tutaj nasz Hiszpan, któremu kończy się wypożyczenie, to 3-miesięczne z Manchesteru City, które oczywiście mam zamiar sobie przedłużyć. No niestety on tutaj 10 dni do 2 tygodni jeszcze będzie pauzował z powodu urazu, tak więc dzisiaj w jego miejsce Maxwell Cornie jako ofensywny środkowy pomocnik, również niestety dwóch naszych defensorów, czyli Cameron Carter-Vickers i Tim Ram, są zawieszeni z powodu żółtych kartek, tutaj ich również musimy ze składu niestety wyrzucić. Zatem dzisiaj na środku obrony Stierman oraz Martin zagrają, natomiast no, tych zawodników musimy tutaj wywalić poza kadrę meczową, no i również Dani Schotterz wróci do bramki, natomiast Martin Skatelenburg powędruje na ławkę rezerwowych, młody Lukwata wyląduje z powrotem w drużynie do lat 21, natomiast teraz musimy sobie jeszcze tutaj ustalić składy, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, ponieważ no wraca do zdrowia Alex Pichard, jednak myślę, aby jeszcze dać tutaj troszeczkę odpocząć naszemu prawoskrzydłowemu, posadzić go na razie na ławce rezerwowych. Tutaj również myślę, że Ross McCormack wyląduje na ławce, ponieważ tutaj Jay Fulton to jest kolejny zawodnik, który doznał kontuzji 2 tygodnie z powodu urazu mięśni brzucha, będzie musiał ten zawodnik pauzować, tak więc również Paul Downing w miejsce Cartera Vickersa, no i Michael Jacobs jako ten jedyny zawodnik mogący wystąpić, jednak on występował w drużynie do lat 21, no i oczywiście na razie jego niska kondycja sprawia, że myślę, że nawet danie go do kadry meczowej byłoby złym pomysłem. Zatem takim składem dzisiaj zagramy przeciwko zespołowi naszych przeciwników, no może jeszcze Hrabina w miejsce Teteja, tutaj Czech wraca do pierwszego składu, w ostatnim meczu odpoczywał w spotkaniu z Wigan, tak więc dzisiaj dostanie szansę od pierwszej minuty. No i tutaj zastanawiam się, czy jeszcze nie postawić tutaj na Rosa McCormacka jako ofensywnego środkowego pomocnika, natomiast tutaj Cornie dać do środka ataku, ale na razie może zostawimy tak jak jest, a tym zgłaszamy sobie taki zespół, gramy oczywiście kontratakiem. No i tutaj bardzo, bardzo ważne dla nas spotkanie, tutaj to nasi przeciwnicy, czyli Ipswich są faworytem tego spotkania, co również potwierdzały przedmeczowe tutaj tytuły w gazetach, zatem spójrzmy, Ipswich Town 1,80 funta za każdy postawiony funt płaci tutaj firma Skybet, firma bukmacherska. My natomiast, no, jeżeli postawilibyśmy funta na zwycięstwo Fulham, otrzymalibyśmy 4 funty, to świadczy oczywiście o tym, że raczej dużo więcej szans bukmacherzy dają dzisiaj gospodarzom. No tutaj miejmy nadzieję, że zagramy na 100% naszych możliwości. No jeżeli by udało się tutaj wygrać z zespołem Ipswich, no to w Premier League bardzo by nam się to nas przybliżyła, no jednak jeszcze nie oszukujmy się, do końca rozgrywek zostało bardzo wiele meczów, tak więc jeszcze wszystko się może zdarzyć. Idźcie i zagrajcie tak jak w poprzednim meczu. No tylko Guillermo tutaj jest zmotywowany, no jego tutaj akurat dziwi mnie ta motywacja, bo on akurat w poprzednim meczu zagrał dosyć słabo. Zatem no rozpoczynamy to spotkanie na Portman Road. No i tutaj oczywiście, no mimo że gospodarze
szkoda, że są faworytem, to spróbujemy zaatakować od pierwszej minuty. Uwaga, teraz dobrze szarżował Sako, zatrzymany. Jeszcze tutaj okazja, dobrze Kearney, ładnie hrabina, Maxwell Cornier w środku zagrał do Sako, ten niestety troszkę niedokładnie, no i ostatecznie złe rozegranie zawodników Ipswich, mamy aut, no ale oczywiście gra nam tego autu, nie, już wznowienia z tego autu nie pokazała, mamy 10. minutę, na razie żadnej akcji z każdej strony, tutaj w tych pierwszych początkowych fragmentach meczu. No i tutaj już podpowiedzi ze strony naszego asystenta, powinniśmy częściej rzucać piłkę w pole karne, no ja natomiast ograniczę się na razie do zachęcenia moich zawodników do lepszej gry, no bo mam nadzieję, że tutaj będziemy sobie tę sytuację stwarzali. Znów niestety Guillermo dosyć słabo, 6,6 ocena, no ale Russell Martin z kolei bardzo dobrze, nasz doświadczony szkocki środkowy obrońca, 6,9, tutaj dobiega powolutku końca pierwsza połowa. Również Embarba dosyć słabo, tutaj pokażmy więcej zaangażowania panowie, no myślę, że tutaj szybko zdobyty gol dałby nam troszkę spokoju, no a teraz no naprawdę wszystko może się zdarzyć, jeżeli stracimy gola, no będziemy musieli oczywiście troszkę bardziej zaatakować zespół Ipswich, na razie do przerwy 0-0, słabo Guillermo, również słabo Daniel Strada, no oczywiście nie jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy, nie jestem zadowolony z takiej gry, no Guillermo, który błyszczał w poprzednich meczach, no ostatnio gdzieś zatracił swoją znakomitą formę, no i rzadko już strzela gole. Mam nadzieję, że tutaj obraz jego gry zmieni się w drugiej połowie tego meczu, podobnie jak było w poprzednim spotkaniu z Timem Remem, który kończył pierwszą połowę z dosyć słabą średnią, no a kończył z oceną powyżej 8 i dwoma asystami na koncie. Teraz Echegile otrzymał żółtą kartkę, również niezbyt dobry występ zawodnika z Nigerii, jest Christophe Bera. Teraz Fernandez daleko do Iwobiego, ten do Kalena, Kalen do tyłu, jest Skews, Dozel, tutaj Alex Iwobi, były zawodnik Arsenalu, rozpoczyna, ależ teraz Kulen, cóż to było za uderzenie tutaj. No myślę, że to było do obronienia przez Daniego Szotresza, jednak nasz goalkeeper no tutaj słabo spisał się w tej sytuacji, nie obronił tego strzału, mamy niestety prowadzenie naszych rywali 1-0. No 65. minuta, już dosyć szybko ten mecz przebiega, mało akcji, no niestety z naszej perspektywy 0-1, tak więc wprowadzamy Pritcharda w miejsce Embarby, również bardzo słaby dzisiaj występ Bestrady, no ale boję się wprowadzić Downinga, po pierwsze ma słabą kondycję, po drugie jego wprowadzenie może skończyć się kolejną stratą gola, w zamian wprowadzę McCormacka w miejsce Guillermo, no i tutaj zamienimy pozycjami McCormacka oraz Maxwella Cornier, Franz powędruje do ataku, doświadczony Szkot powędruje na pozycję ofensywnego środkowego pomocnika, no i wznawiamy grę, mamy dwie zmiany już dokonane, no i mam nadzieję, że one wprowadzą nową jakość na boisku, gramy również ofensywną mentalnością, no ale na razie niestety bardzo mało akcji, konstruujemy pod bramką zespołu gospodarzy, jeszcze tutaj spróbujmy sobie coś zmienić, więcej bezpośrednich podań, spróbujmy również strzałów z każdej pozycji, więcej swobody tutaj. Zobaczymy, czy to jakoś pozytywnie wpłynie na grę naszych zawodników. Coraz mniej czasu pozostało do końca tego meczu, zaledwie 5 minut. No i jeszcze rzut wolny dla gospodarzy. Mam nadzieję, że uda się wyprowadzić kontrę. No nie, niestety tracimy drugiego gola. Piłka odbita od słupka. No tym razem ciężko winić Sotresza za stratę tego gola. No ale ta bramka niestety oznacza, że no już definitywnie przegrywamy to spotkanie, już nic absolutnie nie uratuje nas, nawet gdybyśmy tutaj strzelili gola z tego rzutu rożnego, McCormack potężnie zablokowany, jeszcze Sako, Pritchard w pole karne, hrabina, jeszcze Czech odzyskał, Russell Martin, Ross McCormack, jeszcze rozgrywamy piłkę, ta trafia do Cornier, jednak Andres Fernandez wyprzedza naszego napastnika, no i tu już końcówka doliczonego czasu gry, jeszcze Kulen, jeszcze Shotres, spokojnie łapie piłkę. No cóż, niestety moi drodzy, to spotkanie na Portman Road kończy się naszą porażką, to jest niestety pewne. Tutaj zespół Ipswich był od nas w dzisiejszym meczu lepszy i to oni zasłużyli na zwycięstwo i to oni odzyskują utracone nie tak dawno prowadzenie w ligowej tabeli. My natomiast oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z postawy naszej drużyny, bardzo słaby dzisiaj występ, zwłaszcza dla niego jest stratny. No spójrzmy, te statystyki były na naszą korzyść, jeżeli chodzi o strzały, no ale niestety to Ipswich było skuteczniejsze i za sprawą dwóch goli Kulena wygrali niestety 2-0 z nami. No i w tym oczywiście momencie tracimy pozycję lidera tabeli. No tutaj może wyślemy sobie asystenta na tę konferencję prasową, no i po prostu
Będziemy starali się jak najszybciej zapomnieć o tym meczu. Przejdziemy sobie już powolutku do spotkania z Berlin. Mam nadzieję, że ten mecz na własnym stadionie, gdzie idzie nam znakomicie, uda nam się wygrać. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Zatem moi drodzy, oto sposobem dotarliśmy do 1 grudnia 2018 roku. Przed nami kolejne ważne spotkanie. Gramy z trzecim zespołem ligowej tabeli, czyli Burnley. Drużyna Burnley traci do nas 4 punkty. Zatem no nie możemy sobie tutaj pozwolić na stratę kompletu oczek. Zwłaszcza, że tutaj Ipswich Town gra z Birmingham na wyjeździe. No i również tutaj zespół Sportman Road ma szansę na zwycięstwo. Tak więc no w przypadku oczywiście naszej straty punktów i zwycięstwa Ipswich, no tutaj gospodarze poprzedniego meczu, w którym przegraliśmy 0-2, no naprawdę już nam odskoczą w ligowej tabeli, tak więc na to nie możemy sobie pozwolić. No tutaj jak widzicie, gramy idealnie w kratkę, przeplatamy zwycięstwo z porażką, tak więc no zgodnie z kolejnością teraz spotkanie z Burnley powinno się zakończyć naszym zwycięstwem. Czy tak będzie? Oczywiście przekonamy się już za kilka minut. Teraz przyjrzyjcie się może składowi, który dzisiaj desygnowałem właśnie na starcie z Burnley. W bramce Dani Shotres, dalej Russell Martin, Richard Stearman, tutaj oczywiście Carter Vickers i Ram, to jest linia defensywna drugiej linii, Kearney i Hrabina, tutaj bez zmian w porównaniu z meczem z Ipswich. Tutaj Prichard powrócił na prawe skrzydło w miejsce Adriana Mbarby, na lewym pozostał Sako, w środku jako ofensywnego środkowego pomocnika postanowiłem postawić na doświadczonego Szkota Rosa McCormacka, no i w ataku Maxwell, Cornier. Niestety martwi ostatnio forma i Guillermo, i również właśnie dla niego Estrady. Bardzo słaby mecz ostatnio Hiszpana, który przyczynił się do tego, że niestety straciliśmy komplet punktów w meczu z Ipswich. Również Guillermo, który ostatnio no niestety notuje bardzo słabe występy. Spójrzmy tutaj, dobry występ już rozegrał bardzo dawno temu, bo to było 27 października w meczu z Reading, gdzie zdobył 2 gole. Później te mecze bardzo słabe. No i oczywiście to poskutkowało, że w dzisiejszym meczu no usiadł na ławce rezerwowych nasz najlepszy strzelec. No jeżeli dalej będzie tak grał, no to oczywiście na tej ławce rezerwowych pozostanie duże. Natomiast szansę na pokazanie się dostał młody Francuz Maxwell Cornier, który no dużo częściej ostatnio niż Hiszpan trafia do siatki rywali. Tak więc on tutaj zagra w pierwszym składzie jako kompletny napastnik. No i zobaczymy, jak spisze się w meczu z Burnley. Gramy oczywiście tutaj kontrolą. Tak więc przechodzimy już powolutku sobie do tego spotkania. Alex Pierschall i Rosmak Kormak nie są w najlepszej kondycji. No oczywiście jest to zrozumiałe, oni ostatnio grali dosyć mało. Rosmak Kormak z powodu tego, że no ma dużą konkurencję tutaj w ataku i dużo meczów spędził, czy to na trybunach, czy to na ławce rezerwowych. Natomiast Alex Pierschall ostatnio leczył kontuzję. No i mam nadzieję, że po tym urazie powróci do wysokiej dyspozycji dosyć szybko. Były zawodnik Tottenhamu, tak więc za chwilkę się przekonamy, jak tutaj powróci właśnie na boisko po długiej przerwie spowodowanej urazem nasz skrzydłowy. Zatem bardzo zasłużyło na rewanż za to, co zdarzyło się ostatnio i rozpoczynamy to spotkanie. Jesteśmy oczywiście na Craven Cottage, na stadionie, którym niezwykle rzadko gubimy punkty. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam oczywiście nadzieję, że ten mecz zakończy się naszym zwycięstwem, ponieważ no oczywiście tutaj wówczas nie stracimy kontaktu z czołówką z Ipswich, które już prowadzi na stadionie St. Andrews w Birmingham. No spróbujmy tutaj szybko odpowiedzieć. McCormack, tutaj doświadczony Szkot, ładnie zgrywa piłkę do Pricharda, ten jeszcze odgrywa. Jest Cornier, piękne podanie Russella Martina, ale niestety offside. Ależ to było fantastyczne dośrodkowanie doświadczonego szkockiego obrońcy Russella Martina, no ale niestety Maxwell Cornier minimalnie zbyt szybko wybiegł do tej piłki, no i to poskutkowało offside'em. Jeszcze Sako, Paweł Hrabina, Sako, jest Hrabina, Carter Vickers, Prichard, to jest prowadzenie 1-0, piłka gdzieś tam jeszcze zaplątała się wśród obrońców, no i trafiła pod nogi Pricharda, troszkę zmyliła przy tym golkipera gospodarzy, no i to, o czym mówiłem, piorunujące wejście na boisko po kilku tygodniach nieobecności Alejsza Pricharda i od razu gol naszego skrzydłowego. Zatem mamy 1-0, tutaj już po strzale Arona Kula Ipswich prowadzi 2-0 w Birmingham. Uwaga, rzut rożny dla gości, jest dośrodkowanie. Jeszcze Carter Vickers, jeszcze tam Hrabina, jest Faroni, teraz strata na rzecz Pricharda, jeszcze próbują odzyskać piłkę gości, ależ teraz było groźnie. Jeszcze Mackay Steven, no i uwaga, Diomed, ależ była okazja. No i Liam Cullen strzela 3. gola dla Ipswich, no i to już jest niemal pewne, że tamto spotkanie goście wygrają. No my musimy tutaj zrobić to samo, aby nie stracić kontaktu z zespołem dotychczasowego lidera. Uwaga, jest dośrodkowanie, jaka decyzja arbitra. Davide Faroni fauluje w polu karnym naszego zawodnika, no i mamy rzut karny, w dodatku żółta kartka dla Włocha.
No i będzie jednastka, którą wykona tutaj Ross McCormack. To będzie szansa na pierwszego gola w lidze dla Szkota. No niestety nie ma bramki. No tutaj wyczuł intencję strzelającego tutaj goalkeeper Burnley. No powiem szczerze, to był dobrze wykonany rzut karny. Dobre uderzenie w bok. No może troszeczkę zbyt lekkie w wykonaniu naszego zawodnika. Uwaga, teraz Diomed, jest Robrecz. Dośrodkowanie, świetnie. Kearney, znakomity powrót Szkota. Jest Prichard. Prichard daleko w kierunku Cornier. Nie ma offside'u. Lyon popełnia błąd. Maxwell Cornier. No i tutaj Tom Heaton broni to uderzenie. Był w doskonałej sytuacji młody Francuz. Miał tylko przed sobą byłego golkipera Manchester United. Jeszcze Sako uderza. No to było zbyt słabe uderzenie, żeby zaskoczyć golkipera gości w tej sytuacji. Alex Prichard doznał kontuzji i prosi o zmianę. No tak, niestety długo się nie nagrał Alex Prichard. Jeszcze jest Russell Martin. Russell Martin, jeszcze strata piłki. Uwaga, teraz tracimy futbolówkę. Szansa na kontrę dla gości. Jest Diomed, ale szybko traci. Prichard do Kearneya. Tom Kearney. Tom Kearney, jest Sako. Ładnie się pokazuje Kearney. Ależ to uderzył. Słupek tam po uderzeniu Szkota. Było naprawdę piekielnie groźnie. No i niestety musimy sobie już dokonać pierwszej wymuszonej zmiany. Alejsz Prichard dopuści plac gry Adrianem Barba w jego miejsce. No i na razie to tyle, jeżeli chodzi o roszady. No oczywiście tutaj nie wolno teraz odpuszczać. Prowadzimy co prawda 1-0, no ale to jest wynik, który w każdym momencie może ulec zmianie, tak więc no tutaj warto byłoby strzelić drugiego gola, który myślę, że już definitywnie sprawiłby, że to spotkanie wygramy. No niestety również Maxwell Cornier, słaby występ dzisiaj, również Ross McCormack, no jak widzieliście przed momentem, już 5-1 prowadzi Ipswich w swoim meczu. Teraz Carter Vickers wybija, jeszcze Jones, jeszcze okazja Hrabina, czy to będzie czerwona kartka? Niestety tak, czerwona kartka dla Czecha. Kończymy ten mecz w dziesiątkę, zatem niestety musimy dokonać drugiej zmiany. McCormack schodzi z placu gry, w jego miejsce pojawi się Sean Murray. No i on teraz zajmie miejsce pomocnika odbierającego piłkę. No przenieśmy się zatem już na kontratak. Zagrajmy już właśnie z dwoma środkowymi pomocnikami, troszkę innym nastawieniem mentalnym do tego spotkania. Maxwell Cornier, no nie poprawia się tutaj niestety jego ocena ogólna. Mamy coraz mniej czasu do zakończenia meczu. Co prawda prowadzimy 1-0, no ale to jest naprawdę bardzo niepewny rezultat. 20 minut jeszcze mamy do zakończenia. No Maxwell Cornier, myślę, że to jest piłkarz pierwszy na razie do zmiany. No ale na razie nie chcę jeszcze tej zmiany dokonywać. Jeszcze mamy 10 minut do końca. No zróbmy sobie może tą zmianę teraz. Wprowadźmy na boisko doświadczonego Teteja w miejsce Kearneya. Albo nie, może zmienimy tutaj Guillermo za Cornier. Dajmy tutaj szansę na te ostatnie 10 minut. Może akurat odzyska swoją skuteczność Guillermo. No dawno, dawno już nie trafił do siatki rywali. Doświadczony Hiszpan, tak jak już mówiłem. To było sporo czasu. Uwaga, teraz Uzioła trafia do siatki. Niestety 1-1, nie było offside'u. No i na 10 minut przed końcem, po golu doświadczonego Argentyńczyka, tracimy gola. No dobra, spróbujmy kontrolę. Wiem, że gramy w dziesiątkę, no ale tutaj spróbujmy jeszcze odzyskać to nasze prowadzenie. Dajmy ofensywę i więcej bezpośrednich podań. No cóż, szkoda by było tutaj stracić punkty z zespołem Burnley, zwłaszcza że tutaj kontrolowaliśmy przez większość czasu przebieg tego meczu. No i niestety, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że jednak tego meczu nie wygramy. Jeszcze piłka do Guillermo, jeszcze Kearney, jeszcze Mbarba, no ale źle już przyjął piłkę Hiszpan. Koniec tego meczu na Craven Cottage, zatem 1-1. No wynik, myślę, dosyć rozczarowujący, zwłaszcza że mogliśmy ten mecz wygrać. No i niestety niewykorzystany rzut karny przez Rossa McCormacka i czerwona kartka dla Pawła Hrabiny. To były dwa wydarzenia, które sprawiły, że dzisiaj 3 punkty przeszły nam koło nosa w meczu z Burnley. No mogliśmy mieć 2 punkty straty do Ipswich, mamy niestety tych punktów aż 4, no i w tym momencie tracimy już coraz bardziej kontakt z liderem ligowej tabeli. Tutaj jeszcze konferencja prasowa po tym spotkaniu. Spójrzmy tutaj na najnowsza opinia zarządu. Zarząd jest zadowolony oczywiście z stylem, w jaki prowadzi zespół. No na razie jesteśmy wiceliderem, zatem myślę, że zarząd jest tym bardzo zadowolony. Tutaj Prichard w świetnej formie. No na szczęście ta kontuzja, której nabawił się Alejsz Prichard w trakcie meczu z Burnley, nie była jakaś groźna, zatem tutaj na szczęście będzie ten zawodnik dostępny na kolejne mecze, kolejny mecz z Leeds United. No i za chwilkę oczywiście
Na zakończenie dzisiejszego odcinka dowiemy się, jakie mecze obejrzymy sobie następnym razem. Tutaj jeszcze ogłoszenie nominacji na złotą piłkę. Tutaj jeszcze oczywiście piłkarzy, których możemy desygnować do meczu drużyny do lat 21. Natomiast w tym momencie może skupmy się już właśnie na tym, co czeka nas w kolejnym odcinku. Teraz zagramy sobie na wyjeździe z Leeds, potem u siebie z Sheffield, na wyjeździe z Sunderlandem, na wyjeździe z Wolverhampton. To będą mecze z zespołami z dolnych rejonów tabeli. Natomiast my może zmierzymy się w kolejnym odcinku z Sunderlandem, Cardiff City, no i zagramy sobie również mecz trzeciej rundy FA Cup. Jeszcze oczywiście tutaj nie poznaliśmy przeciwnika, natomiast jeszcze raz oczywiście zobaczmy sobie, jak wygląda tabela ligowa. Mamy w tym momencie 4 punkty straty do Ipswich, 4 punkty straty do nas ma z kolei Burnley, trzecie w tabeli. Na czwartym miejscu jest Queen's Park Rangers, piąte Derby, szósty Cardiff City, w strefie spadkowej Sunderland, Wigan i Brentford. Tak na razie wygląda tutaj ligowa tabela. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, no to już na trzecie miejsce spadł Guillermo Gabriel Janku, jak na razie najlepszym strzelcem w lidze, 24-letni ofensywny środkowy pomocnik Sheffield Wednesday, naprawdę bardzo ciekawy piłkarz z dobrymi atrybutami. On na razie ma 14 goli na koncie, tyle samo doświadczony Ibrahima Touré, również mimo 32 lat, bardzo dobre atrybuty tego zawodnika. No natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że wciąż najlepszym piłkarzem, jeżeli chodzi o asysty, jest Bakary Sako na koncie Malijczyka, jest w tym momencie 9 asyst, no i wciąż jedna z najlepszych średnich ocen obok Nathana Dyera i Dredge'a ma również nasz Tom Kearney, 7,46, również to może cieszyć mnie jako menedżera zespołu Fulham. Natomiast na dziś to wszystko, jeszcze raz oczywiście przypominam, kolejny odcinek to mecze z Sunderlandem, Cardiff City i mecz trzeciej rundy FA Cup. Natomiast na dziś to wszystko, co przygotowałem, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i spotykamy się w kolejnym odcinku 32 właśnie na rzeczonych przed chwilą spotkaniach. Oczywiście tradycyjnie przypominam, że wszystkie prośby, które składacie, będą w formie linków w opisie tego filmu. Tam również znajdziecie oczywiście krótki opis każdego z odcinków oraz wszystkie graficzne dodatki, z których korzystam w grze FM 2016. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.